Cześć, witam Cię serdecznie, Jakub Jodzając z tej strony. W tym dzisiejszym filmiku chciałbym opowiedzieć Ci o pewnej zależności, która cechuje każdego mistrza. Każdy z nas będzie musiał przejść pewną drogę, która doprowadzi nas do pewnego etapu, w którym tak naprawdę będziemy musieli się na chwilę zatrzymać, rozejrzeć dookoła i być gotowym na realizację celu, który był nadrzędny w naszym planie. Zadajmy sobie pytanie, jak wiele razy sportowiec, który zdobył mistrzostwo w danej dyscyplinie, musiał powtórzyć tą czynność, którą na co dzień powtarza i wykonuje. No właśnie, i Ty również, chcąc osiągnąć mistrzostwo w swojej dziedzinie, będziesz musiał być przygotowana na to, że pewną czynność będzie trzeba powtórzyć setki razy, zanim w ogóle pokażesz ją innym. Dlaczego to w ogóle nagrywam? W ciągu ostatnich kilku tygodni wiele osób powiedziało mi: tak, Kuba, też bym chciała, ale ja tego nie potrafię. Ty to umiesz, ty umiesz nagrywać, ty umiesz zmontować filmik, ty umiesz coś tam zrobić na komputerze. Tak, może i umiem, ale nie urodziłem się z tym. Musiałem poświęcić pewien czas na powtarzanie czasami do znudzenia pewnych elementów i pewnych schematów, które pozwoliły mi dojść do tego momentu, w którym jestem. Nie zamierzam jednak zatrzymywać się na tym etapie i dalej będę powtarzał i powtarzał i powtarzał, aż zostanę mistrzem. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.